Witajcie moje czekoladki w tomto filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z testem słodyczy. Ostatnio zauważyłam, że w sklepach pojawiło się kilka nowości, które chciałabym chętnie przetestować i sami zobaczycie, czy mi dana rzecz posmakuje, czy nie, więc zainteresowanych zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od napoi. Pierwszy jest to Coca-Cola z limonką. Z tego względu, że uwielbiam limonkę, to wydaje mi się, że mi to posmakuje, ale sami się przekonajmy. Ogólnie ja wolę Pepsi niż Coca-Colę, aczkolwiek ten napój naprawdę mi bardzo zasmakował i na pewno jest lepszy od standardowej Coca-Coli, więc będzie na pewno idealny na letnie dni. Drugim napojem jest to Fanta o smaku malinowym. Ogólnie rzadko piję Fantę, aczkolwiek wydaje mi się, że to może mi naprawdę bardzo zasmakować, ponieważ uwielbiam wszystkie owoce leśne i szczególnie malinę. O, jak ona pięknie pachnie. Powiem Wam, że jest ona całkiem dobra i smakuje trochę jak taki malinowy sok gazowany, więc dla miłośników owoców leśnych na pewno zasmakuje. Kolejnym smakołykiem są to takie rzeki z Haribo ze serii Smurfów. Są one takie podłużne, śmieszne, niebieskie, czyli nam się oczywiście kojarzy ze Smurfami. Jestem ciekawa, jak będą smakować. Z tego, co tutaj piszę, to są one kwaśne, więc zobaczymy. Weźmiemy sobie takiego jednego. Powiem Wam, że są one dobre. Wydaje mi się, że są bardziej słodkie niż kwaśne. Ja lubię, kiedy naprawdę są takie rzeki kwaśne, że aż miny się robi. No ale są takie ok. Teraz przetestuję coś zdrowszego, jeśli można w ogóle słodycze nazwać zdrowym. Ale jest to taki batonik nadziewany, wieloowocowy, z kubusia. Więc zobaczymy takie małe co nieco. Troszeczkę mi się rozwaliło, jak widać. Niedobrze. Jest on nawet całkiem dobry. Jest to taki biszkopt nadziewany właśnie jakimś musem, że tak powiem. Aczkolwiek więcej tutaj jest biszkoptu niż musu. Ale jest ten batonik nawet ok, tylko trochę taki mały, jak za swoją cenę. Jeśli należycie do tych osób, które uwielbiają wręcz na wszelkich imprezach jeść hity, te standardowe, z czekoladą mleczną w środku, to jest taka trochę alternatywa dla Was, szczególnie też dla tych, którzy lubią białą czekoladę. Mamy tutaj hity o smaku białej czekolady i malin, więc zobaczymy, jak mi to posmakuje. Już przepięknie pachnie białą czekoladą. Maliny za bardzo tutaj nie czuję. No. Powiem Wam, że chyba są lepsze od tych standardowych hitów. Naprawdę są przepyszne. Bardzo czuć właśnie tą białą czekoladę i tą nutkę maliny. Naprawdę są, och, genialne. To jest to.
naprawdę smakują przegenialnie i jak najbardziej Wam je polecam i nawet tutaj mają rację, niebiańsko pyszne. Zgadza się z tym stuprocentowo. Teraz czas na ostatni słodycz w tym filmiku i mówię tutaj o Nutelli Be Ready. Bardzo mi te ciasteczka, czy jakkolwiek można tak naprawdę to nazwać, przypominają Kinder Bueno. Nie wiem, czy Wam też. Piszcie na dole. Zobaczymy, jak mi posmakują. Wydaje mi się, że na pewno będą przepyszne, ale wiecie, zobaczmy najpierw, a nie mówmy już, jak będzie. What? To, co mnie już na początku zaskoczyło, to ja myślałam, że od razu będą tutaj już te ciasteczka wyłożone. A tutaj patrzymy i mamy osobne opakowania, więc naprawdę duży plus. Tak jak sądziłam, jest to naprawdę przepyszne i polecam to każdemu spróbować. Jest to taki bardzo kruchy wafelek, dość chudziutki, ale w środku naprawdę mamy wypełniony ten wafelek cały po całości Nutellą. Tym przepysznym, słodkim akcentem kończę już ten filmik. Oczywiście jeśli Ci się ten filmik spodobał, to daj łapkę w górę, a jeśli nie, no to łapkę w dół. To już ocenka zależy od Ciebie. Oczywiście napisz w komentarzu, który ze słodyczy chętnie byś spróbował, a może już spróbowałeś i napisz, czy Ci zasmakował. Tak, i możecie też napisać, który w następnym odcinku mogłabym przetestować jakiś dany słodycz. To już jak tam chcecie. I jeśli jesteś nowy na tym kanale, to możesz mnie zasubskrybować, kliknąć ten czerwony guziczek na dole. Więc tak, widzimy się w kolejnym filmiku. Goodbye! To ma smaku kwasu, nie siarkowego sześć. Będę spać swoje chrupanie, daj to już. Daj to już. Daj. Są one takie śmieszne, podłużne... Podłużne. Tela. W końcu Nutella to co lepsze. Małpa. Cii. Patrz, pieśle, co to zjemy. Daj. Jedz żelki. Nie. Nie patrz tak na mnie. Zgadza się z tym. Nie powiedziałaś zgadzam, czy to zgadza się z tym? No, czy ja zaczęłam się. Zgadza się na mnie. Tak, no miejsce by się przyczepili. Szkoda mam na szkodowanie. Jeden spakować do plecaka, czy coś takiego? No to nie da się. Przestań, sąsiedzie. Tak jest.